Pamiętacie, co się mówiło tuż przed premierą Diablo 3? Że ta gra będzie odbierać kobietom ich facetów, że ludzie przestaną przychodzić do pracy, a resztę życia spędzą w wirtualnych podziemiach. Ta gra sprzedała się świetnie, ale większość z moich znajomych już po tygodniu zaczęła narzekać na nudę. Po 2 miesiącach nie było już z kim grać. Dziś nawet już się o niej nie mówi. Dlatego z dużym dystansem podchodziłem do gry, o której dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam was do krótkiego podsumowania moich pierwszych wrażeń z tytułu, który ponosi 100% odpowiedzialność za trwające od ponad 2 tygodni pustki na moim kanale. Ja jestem CTSG, a to jest Guild Wars 2. Po pierwsze PvE, czyli Player vs Environment, czyli tryb, w którym gracze leją się z wirtualnymi przeciwnikami, a życie to beztroska sielanka. Nie ukrywam, że nie jestem w żadnym wypadku weteranem gatunku MMO, a moje wcześniejsze doświadczenia z tymi grami opierały się głównie o samotne grindowanie niskolevelowej fauny. Bywało lepiej, bywało gorzej, ale zwykle było dosyć nudno. Guild Wars 2 być może nie robi nic rewolucyjnego, żeby to zmienić, ale za kilka rzeczy na pewno mogę twórców pochwalić. Zaczniemy od wydarzeń środowiskowych. Są to skryptowane scenki, w których pobliscy gracze mogą, ale nie muszą brać udziału. Czasami będzie to pacyfikacja grupy szamanów, którzy próbują otworzyć wrota piekieł, czasami eskorta zapasów żywności z miasta do miasta, a czasami obrona fortecy przed falami nadciągających przeciwników. Zdarzenia te są aktywowane losowo w dosyć dużych odstępach czasu. Za udział w eventach w zależności od naszego wkładu i udziału możemy dostać brązowy, srebrny i złoty medal oraz odpowiednio więcej lub mniej doświadczenia, karmy i złota. Naprawdę ciężko jest się nudzić, bo zwykle ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani informacjami, że gdzieś potrzebna jest nasza pomoc. Kolejnym elementem gry, który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, są lokacje typu Jumping Puzzle. W dużym skrócie są to levele logiczno-zręcznościowo-platformowe, w których musimy przejść z punktu A do punktu B, gdzie czeka na nas nagroda. Poziomy te zwykle są dobrze ukryte i trafia się na nie albo zupełnie przez przypadek, albo widząc innych graczy wspinających się w jakimś bardzo dziwnym miejscu. Jest to świetny sposób na wyrywanie się z monotonii i nabijania expa. Kolejnym punktem na mojej liście są zadania i achievementy. Gra w świetny sposób motywuje graczy do zaglądania do niej codziennie. Jak to robi? Nagradza nas za wykonywanie prostych czynności każdego dnia. Nagroda za zabicie 10 przeciwników, nagroda za wydobycie 5 surowców i tak dalej. Każdy z tych questów z 3-4 poziomami nagród. No i super nagroda za wykonanie zestawu zadań codziennych. Całość da się zrobić bez problemu w 60-90 minut i wiem, że to taka marchewka na sznurku, ale z pełną tego świadomością uważam to za świetne rozwiązanie. No i jeszcze jeden element PvE, o którym wypadałoby wspomnieć. Fabuła. Nie wiem jak wy, ale ja w grach MMO fabułę zwyczajnie olewam. Przeklikuję się przez nudne dialogi, olewam rozmówców, a później z podsumowania questa staram się wywnioskować, gdzie mam iść i co mam zrobić. Tutaj jest troszeczkę inaczej, bo w Guild Wars 2 te ważniejsze dialogi są przedstawione w formie scenki, w której widzimy rozmawiające ze sobą i gestykulujące modele postaci. Całość całkiem dobrym voice-overem oraz już standardowo pięknym artworkiem w tle. Bardzo miło się tego słucha i prawdę mówiąc po raz pierwszy w MMO wiem, co i dlaczego tak właściwie mam zrobić. Kolejny główny tryb gry to PvP, czyli gracze przeciwko graczom. Jeśli obijanie komputerowych przeciwników już wam się znudzi, albo od początku byliście nastawieni na uprzykrzanie życia innym użytkownikom gry, to możliwości tego trybu z pewnością was zainteresują. Po pierwsze, w endgame'owym dungeonie wydropiliście najlepsze pantalony, które w starciu z przeciętnym graczem czynią was niezniszczalnym? W PvP są one bezużyteczne. Ta jest. Wszyscy gracze są tutaj równi sobie, a jeśli coś działa na czyjąś korzyść, to jedynie szczęście, umiejętności i doświadczenie. Każdy gracz wchodząc do strefy PvP automatycznie dostaje 80 level postaci, odblokowuje mu się wszystkie umiejętności, dostaje optymalne dla swojej klasy wyposażenie oraz ma możliwość kupienia innych zestawów w zbroi i broni zupełnie za darmo. Dzięki temu każdy gracz bez konieczności nabijania doświadczenia czy wielogodzinnego rezania dungeonów w poszukiwaniu setowych części zbroi ma możliwość stanąć do równej walki z innymi już od samego początku. Rozgrywka PvP polega głównie na trybie, który można porównać do znanego z FPS-ów Domination. Dwie drużyny walczą o rozmieszczone na mapie punkty kontrolne. Ich posiadanie generuje w równych odstępach czasu punkty do puli posiadającej je drużyny. Można również zabijać czempionów i lordów, czyli mocnych przeciwników komputerowych, za których również dostaje się punkty. Drużyna, która jako pierwsza zbierze 500 punktów, wygrywa. Tryb ten dostępny jest również w formie turniejów. Te zwykle są w formie 3-stopniowych playoffów, których im dalej się dojdzie, tym lepszą nagrodę się dostanie. Istnieje podział na turnieje darmowe oraz na turnieje, które wymagają od graczy biletów. Te można kupić albo za pieniądze, albo wydropić w turniejach darmowych. Sama walka jest wręcz pyszna. Gracz w zależności od wybranej klasy ma od 10 do 20 skilli związanych z używaną bronią oraz kilkanaście skilli, z których 5 może dobrać według własnej woli. Nie ma podziału na klasy czysto tankujące, healujące czy DPS-ujące, ale oczywiście niektóre nadają się do konkretnych zadań lepiej niż inne. Osobiście po raz pierwszy czuję tak silny pociąg do trybu PvP i po raz pierwszy wierzę, że będę w stanie się go nauczyć. Polecam wszystkim, którzy uważają, że MMO kończy się na PvE. Ostatnim głównym trybem jest WVW, czyli Świat przeciwko światu.
Właściwie to przeciwko światu, bo w tym trybie na ogromnym obszarze walczą ze sobą reprezentanci trzech różnych serwerów. To takie PvP w większej skali, bo zamiast punktów kontrolnych przyjmuje się tutaj zamki i twierdze. Runda również jest w troszkę większej skali, bo trwa równo 24 godziny. Po upływie doby ogłasza się zwycięzcę oraz następuje przemieszanie walczących ze sobą serwerów. W trakcie gry biega się wielkimi stadami, więc jeśli ktoś chce spróbować walki z innymi graczami, to polecam zaczynać właśnie tutaj. W dużej grupie istnieje większa szansa, że wpadki początkującego gracza nie zostaną zauważone. Tutaj również najlepiej jest się wybrać całą gildią. Nie zaboli nas tutaj ograniczenie do 5 graczy w drużynie, tak jak w trybie PvP, i łatwiej jest potrenować wspólne taktyki. Można też przyjąć konkretną twierdzę dla swojej gildii, a chyba wszyscy dobrze wiemy, jaką dumą wywołuje widok naszego sztandaru, na którym powiewa właśnie nasz emblemat. Zapominając na chwilę o podziale gry na tryby, jest jeszcze kilka elementów, o których chciałem wspomnieć. Po pierwsze, jak zgaduję dla części z was najważniejsze, jest to gra typu pay to play. Oznacza to, że nie płaci się w niej żadnego abonamentu. Wystarczy raz kupić grę, która kosztuje około 170 zł i można się cieszyć graniem online aż do jej upadłości. Oczywiście w grze znajdziecie również mikropłatności, ale na szczęście da się je w pewien sposób obejść. Gemy, czyli twardą walutę gry, można kupić za pieniądze zbierane w grze. Przelicznik zmienia się w zależności od popytu, jaki dyktują gracze. Dzięki temu na upartego nawet bez płacenia prawdziwą kasą możemy zdobyć ekskluzywne przedmioty. Same krajobrazy również są warte uwagi. Wielokrotnie zatrzymywałem się gdzieś, żeby zrobić mojemu elementaliście sweetfocie na tle ogromnej kopalni, fortu czy też ruin. Mało które MMO cieszy oczy, a Guild Warsowi udaje się to dosyć często. Okej, powiedziałem wam już chyba wszystko, co chciałem. Moja postać główna jest w tym momencie elementalistą na 34 poziomie, więc niestety nie jestem w stanie opowiedzieć wam jeszcze o endgame'ie i pewnie miną miesiące, zanim będę w stanie. Z mojej strony możecie liczyć jeszcze na audycję live z Guild Warsa 2, a jeśli bardzo chcecie, to mogę nagrać dla was jeden ze wspomnianych wcześniej poziomów Jumping Puzzle. A na sam koniec, dzięki uprzejmości CD Projektu, mam dla was konkurs, w którym możecie wygrać elektroniczną wersję gry Guild Wars 2. Co musicie zrobić? Musicie być dzielni i zdecydowani. Waszym zadaniem jest nagranie maksymalnie 10-sekundowego wideo, w którym prosto w kamerę powiecie mi, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać. Dozwolona jest charakteryzacja, używanie gadżetów, a nawet groźby, ale te ostatnie mają najmniejsze szanse na wygraną. Najbardziej przekonująca osoba wygra. Swoje prace zamieszczajcie oczywiście jako odpowiedź wideo pod tym filmikiem. Wyniki ogłoszę w przyszły piątek biuletynem oraz na Facebooku. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Dzięki.